Cześć, witamy w kolejnym odcinku Cieni Przyszłości. Wzięliśmy się w garść z Szymonem i postanowiliśmy trochę nadrobić zaległości, jakie mieliśmy w nagrywaniu, podpowiadać na pytania, bo widzimy, że coraz kolejne w sumie w komentarzach powstają pytania. No i podpowiadać na nie, jakieś nowe kwestie może poruszyć. Dzisiaj będziemy odpowiadać na kolejne pytanie z naszej listy. Pytanie, które brzmi... Właśnie, jak brzmi pytanie. Kiedy i jak święcić sabat? Tak. W ostatnim odcinku mówiliśmy o tym w ogóle, że obowiązuje nas święcenie soboty. Tak, także idziemy dalej tym samym tokiem. Rozmawiamy w sumie na podobny temat. Dokładnie. Bo ostatnio tylko mówiliśmy o tym, czy w ogóle trzeba święcić sobotę. Mhm. Teraz przechodzimy do tego, jak święcić sobotę. No, sprawa jest oczywista, że to święcenie soboty nas obowiązuje cały czas. No, moim zdaniem to pismo mówi na ten temat jasno. Chociaż ten temat, zwróć uwagę, że jest bardzo kontrowersyjnym tematem. Dużo ludzi mówi, że no nie. Ale też przy okazji ten temat się w sumie będzie przewijał jeszcze w paru odcinkach. Dzisiaj, w kolejnych. Nie? Tak. Więc... Pytanie w sumie jest dwuczęściowe, bo pierwsze, kiedy ten sabat święcić, tak. A drugie jak. Tak. Wiesz, w komentarzach przeczytałem coś takiego, że między innymi, że obojętnie jaki święcimy dzień, bo i tak nie wiadomo, czy ta sobota jest tą samą sobotą, która była. Tak, tak. Czy ta sobota to jest ta sobota, a nie na przykład czwartek, nie? Dokładnie. Że powiedzmy, że zmiana kalendarza była. Tak. I ta sobota to już nie jest ta sama, co 6000 lat temu. Ale fajnie tam był, odpowiedziałeś w sumie, że chociażby zmiana kalendarza polegała na tym, że i tak po środzie był czwartek, prawda? Tak, tak. I zresztą to jest udowodnione, że sobota, ta, która była przy stworzeniu, przy śmierci Jezusa i tak dalej, to jest to samo. To jak było przy stworzeniu, to nie wiemy. Wiemy, jak było podczas, gdy Jezus był na ziemi, nie? No może. W sumie to nam wystarczy. Wiemy, że jeżeli Jezus przestrzegał tą sobotę, to znaczy, że ta sobota, która jest teraz, też jest poprawna. Bo przez te 2000 lat ten cykl siedmiodniowy się nie zmienił. Nie zmienił. Mimo prób w czasie rewolucji francuskiej, dekady 10-dniowej, ale się nie udało. Bóg na to nie pozwolił. Nic z tego nie wyszło, tak. Więc dzień się zaczyna, w sumie doba, o północy, nie? Ha, no właśnie, to wiesz, zaczynasz już od tematu kiedy. No tak. Kiedy? No tak, no w sumie no to jest dobre pytanie. Ja na początku sobie myślałem, no przecież wiadomo, że od wieczora do wieczora, bo jak Bóg stwarzał, przeczytajmy może. Przeczytajmy, tak. Nie wiem, wezmę może Nowa Biblia Gdańska. Ja tak specjalnie trochę podpuszczam, bo przecież cały świat uznaje tak zwaną łacińską miarę, że o północy zaczyna się doba kolejna, prawda? Tak. O godzinie 00:00. No ale jak to było na początku? No, na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Mhm. Zaś ziemia była niewidoczna, bezładna i ciemność nad otchłanią, a Duch Boga unosił się nad wodami. Mhm. I Bóg powiedział, niech się stanie światło, więc stało się światło i Bóg widział, że światło, że jest dobre, więc rozdzielił między światłem a ciemnością. Bóg też nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą i był wieczór i był ranek, dzień pierwszy. I zauważ te słowa. Nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Tak, czyli jakby całe liczenie zaczęło się od wieczora, nie? Mhm. Tak jakby. Tylko, że tutaj ostatnio spotkałem się z poglądem, że był wieczór, potem był poranek, a potem był dzień. No tak. Czyli skoro mamy 6 dni pracować, a 7 dnia odpocząć, to ta noc się nie liczy, nie? Mhm. Taki spotkałem się pogląd. Będziemy o tym mówić też. Powiedzmy teraz. No dobra. Powiedzmy to teraz. Dlaczego właśnie? Czyli pozostaje pytanie cały czas. Od kiedy do kiedy święcić sabat? Tak. Czy mamy go święcić od poranku? Na przykład budzę się rano, dzisiaj jest sobota, no to mam wolne, to nic nie robię. A siedziałem powiedzmy do późna w nocy albo do 12 i pracowałem ciężko jeszcze dnia poprzedniego. Czy jest to inaczej? Tak, właśnie tak sobie pomyśleliśmy, żeby, w sumie to ja pomyślałem, żebyśmy najpierw odpowiedzieli na to, kiedy ten dzień święcić, a potem ja. Żeś pomyślał. I gdzie to jest napisane? No oczywiście w trzeciej Mojżeszowej, 23 rozdział i 32 wiersz. Ciekawe, jak mówi. I 2000-lecia chcesz sprawdzić? Tak. Trzecia Mojżeszowa, 23, tak? I 32 wiersz. 23, 32. Zobaczę jeszcze Biblię Gdańską.
23, 32. Księga kapłańska. Tak. Sabat odpoczynienia mieć będziecie, gdy trapić będziecie duszę swe. 9 dnia tegoż miesiąca, wieczór od wieczora aż do wieczora, obchodzić będziecie sabat wasz. I co ciekawe, Wiatr Tysiąclecia tak samo mówi. Dzień ten będzie dla was uroczystym szabatem i będziecie wtedy pocić. Ów szabat rozpocznie się 9 dnia tego miesiąca wieczorem i będzie trwał aż do wieczora dnia następnego. Kiedy się rozpocznie sabat? Wieczorem. Tylko, że tu jest mowa o innym święcie, o tych świętach, które są zniesione. Dobrze, nie? Dobrze, nie ma sprawy. To z księgi Nehemiasza podam tekst. No to zobaczmy, Nehemiasza. To jest 13 rozdział. Nehemiasza. O innym święcie, no ale... Z przodu. O innym święcie, ale przecież no... Bo to jest jakiś tam jedno dzień z tych pojednania, dzień pojednania, no. No, ale sabat jako sabat jest powiedziany. Nehemiasz, który rozdział mamy? 13. 13. W ogóle Nehemiasz był człowiekiem, który wrócił, aby odbudować Jerozolimę, odbudować świątynię. I chciał też nauczać ludzi odnośnie prawa, o którym zapomnieli, nie? Po prostu zwyczajnie. Tak. Więc odnawiał na nowo to wszystko, co było zapomniane. Taki reformator trochę. I tutaj 13 rozdział Nehemiasza, 19 do 21. Tak. A gdy okrył cień bramy jeruzalemskie przed sabatem, rozkazałem zamknąć wrota i nie kazałem ich otwierać aż po sabacie. A niektórych sług moich postawiłem w bramach, żeby nie wnoszono żadnych brzemion w dzień sabatu. Przecież zostali przez noc kupcy i sprzedawający towary rozmaite przed miastem jeruzalemskim raz i drugi, przeciwko którym oświadczyłem się i rzekłem do nich. Przecz wy, no bo to jest Biblia Gdańska, to dlatego czasem są takie ciekawe sformułowania. Przecz wy, zostawiacie przez noc za murem. Uczynicieli, to więcej ściągnie rękę na was. A tak od onego czasu nie przychodzili w sabat. No tak. Ten 19 jest istotny, nie? To jest najistotniejszy. A gdy okrył cień bramy jeruzalemskie przed sabatem, nie? To wtedy kazał zamknąć i święcić. Sabat. Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota i tak dalej. I powiedział, że dzień sabatu nie przejdzie wtedy żaden ciężar. A dlaczego ciężar? Nie przejdzie. No bo kiedy to już wiemy, nie? Jak płynnie przeszedł do sprawy jak święć. Dlaczego ciężar? Dlaczego ciężar, nie? No bo chyba z noszeniem ciężarów się wiąże jakaś robota. A w ogóle może przeczytajmy przykazanie, jak brzmi w całości, żeby w zasadzie... Bo w ogóle coś takiego dość ciekawego, to jest bardzo mało informacji na temat tego, jak święcić sabat w piśmie. Wbrew temu, co się ludziom wydaje. No mi się wydaje, że jest mało, bo... 10 tekstów. 10 tekstów, no to sorry, czy to jest dużo? 10 tekstów, które są, jakby nie patrzeć, tylko wskazówkami. I teraz... Zwróć uwagę, że Jezus walczył z sabatem w pewnym sensie, nie? Tylko, że w czasach Jezusa problem był z tym, że sabat postrzegano za wielki ciężar. Było mnóstwo dodatkowych praw. Dokładnie. I to było problemem, nie? Dokładnie. To, co Szymon mówisz, że w czasach Jezusa te 10 wersetów to była zaledwie ułamek wszystkich przepisów, jakie stworzono. Jak święcić sabat, ile można przejść, ile nie można przejść. Zresztą pamiętasz, nieraz żeśmy rozmawiali o tym, że na przykład można było przejść 2000 kroków i więcej nie, bo to już była praca w dzień sabatu. No właśnie, więc to jest problem. Na przykład nie mogłeś sobie pójść na spacer i być na łonie przyrody, nie? Sobie porozmawiać z Bogiem. Na przykład. Przeczytajmy, zacznijmy od przykazań. No dobra, zacznijmy od tego, co mówi Pismo. Oczywiście. Będę czytał wersję z 5 Księgi Mojżeszowej, z Księgi Powtórzonego Prawa. Piąty rozdział i tam wiersze od 12 aż do 15. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę. Ale 7 dnia jest sabat Pana Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty,
ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica, tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój Bóg wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. No i teraz Żydzi sobie to wzięli i mówili, było tak, nie? Okej, skoro rozkazał, skoro nie można pracować, to co to znaczy teraz pracować? Tak. To znaczy co? Ileś kroków, że rozpalać jakiś tam, nie wiem, pewnie nie można nikomu pomóc. Tak. Swego czasu słyszałem, że prawowity Żyd, nawet współcześnie, nie może zapalić światła w pokoju, tylko musi poprosić goja, poganina, tak, tak. o to, żeby za w ogóle coś ciekawe, poprosić kogoś, nie? Tak, tak. To jest, a to przykazanie mamy, że nikt nie będzie w tak, twoim domu. Ani ty, ani syn, ani obcy przybysz, który mieszka w twoim tylko domu. Tylko te wszystkie przepisy, które zostały dołożone, czyli ta cała tradycja, która była w czasach Chrystusa, sprawiła to, że nie szło tego obchodzić. Problemem, i teraz z czym walczył Jezus, bo to jest bardzo istotne, bo ludzie sobie myślą, że okej, no dobra, ale szabat przecież to jest wielkie brzemię, to jest po prostu coś tak ciężkiego, czego nawet Żydzi nie potrafili uradzić. Tak. Ale przecież wiemy, że Jezus nie zgrzeszył, a był, grzech jest przestępstwem zakonu. Więc skoro Jezus nie zgrzeszył, i przestrzegał sabatu, to znaczy to, w jaki sposób on przestrzegał sabatu, było właściwe. A w jaki sposób on przestrzegał sabatu? Co głównie czynił? Pomagał ludziom. Pomagał ludziom, pracował w sumie jako kaznodzieja. Jako kaznodzieja. Słowo wykładał, prawda, w synagodze. Cały dzień spędzał dla Boga, nie? Słowo wykładał właśnie. Leczył, pomagał. Dokładnie. Czy jak myślisz, czy ten sabat był dla niego odpoczynkiem? Tak. No ciężko powiedzieć. Ja myślę, że wcale nie był. I ja myślę, że to jest, jak czytamy w pierwszej, w drugiej Mojżeszowej i było spełnione niebiosa, ziemia oraz cały ich zastęp, a siódmego dnia Bóg skończył swoje dzieło, które uczynił, więc siódmego dnia odpoczął po całym swoim dziele, które uczynił. Ale czy Bóg musi odpoczywać? Nie? No. Czy on naprawdę odpoczął? Czy on przestał podtrzymywać wszystkie światy, które podtrzymuje swoją mocą? Czy przestał podtrzymywać życie? No nie. On cały czas pracował. Ten odpoczynek polegał na czymś zupełnie innym. I nie wydaje mi się, żeby teraz też chodziło o to, żeby w naszych czasach, powiedzmy, przychodzi sobota, to ja powiedzmy kładę się rano i w ogóle nie wychodzę z łóżka, nie? I leżę, albo w ogóle śpię przez całą sobotę. Na moje to jest taki sabat jest po prostu zmarnowanym sabatem, nie? Tak. Ja nie mówię, że czasem chcę po prostu sobie chcę więcej poleżeć. To też nie o to chodzi, nie? Żeby zaraz tutaj harować, bo to nie o to chodzi. Ale to musiało być trochę tak, że Bóg uczynił ten świat, stworzył tego człowieka, spojrzał, że wszystko było bardzo dobre, spojrzał na tego człowieka i powiedział, ale to jest fajne. Ale mi się to udało. I ten dzień mógł sobie, powiedzmy, być z tym człowiekiem, rozmawiać, uczyć go, przebywać z tymi ludźmi. No dobra, to Bóg, fajnie, ale co robił człowiek przed grzechem, no, tak jak mówisz? No i co, i ten człowiek pewnie, o, Bóg chce ze mną rozmawiać, to nie, ale ja muszę iść do roboty, to na razie, nie? No właśnie, nie. No nie, no przecież, kurczę, to był jego, to był pierwsza osoba, postać, osoba, którą zobaczył człowiek. Istota, no. Istota, którą zobaczył. Tak. Zobaczył, którą poznać mógł tak na co dzień, dowiedzieć się, że został stworzony przez niego, no to ja myślę, że on ten dzień spędził na nie wiem, byciu, nie? Razem. Więc tutaj w sumie do dość ważnego wniosku zauważ, dochodzimy. Do tego, że między innymi sabat polega na spędzaniu czasu z Bogiem. No, głównie. Głównie, tak jak prawda, było przed grzechem. Chociaż codziennie ten czas spędzamy z Bogiem. Ale tak, sabat tak. Ma być tym szczególnym, prawda? Czasem. Zgadza się. Kiedy, bo wiadomo, jeżeli na co dzień idziemy do pracy, pracujemy, no ciężko jest myśleć o pracy aktualnie i myśleć o Bogu w tym samym momencie. Wiadomo, że trzeba non-stop go o coś prosić, no ale ciężko jest, nie wiem, coś liczyć, czy coś budować, czy coś robić, nie? Mhm. I w tym samym momencie
myśleć o w innych sprawach. Po prostu się nie da. Dokładnie. I sabat nam zdejmuje ten ciężar. Dokładnie. Słynny tekst z Księgi Izajasza. A, tak. Z 58 rozdziału. To są chyba jedyne takie wersety, gdzie są wytyczne. Jakieś takie mało wiele. Takie mało wiele, dokładnie. Takie mało wiele wytyczne. W paru innych miejscach też są wytyczne. No, ale przykazania też są w sumie wytycznymi, ale mówię bardziej o pracy ogólnie. Tak, o pracy. No. Ale prześledzimy w sumie wszystkie teksty, więc ten 58 rozdział Księgi Izajasza i od wiersza... A czytasz z jakiej Biblii? Tysiąclecia. Biblii Tysiąclecia, tak. I od wiersza 13 do... No, 14. 13 i 14 wiersz. Jeśli... 58 rozdział, 13-14 wiersz. Jeśli w szabat powstrzymasz swoje kroki, aby w mój święty dzień nie załatwiać swoich spraw, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą i święty dzień Pana chwalebnym, jeśli uczcisz go rezygnując z podróży, załatwiania swoich spraw i ubijania interesów, wtedy znajdziesz swoją rozkosz w Panu, wówczas zaprowadzę cię na wyżyny kraju i karmić cię będą dziedzictwem Jakuba, twego ojca, tak orzekły usta Pana. No, bardzo fajnie powiedziane, nie? Jeżeli z powodu szabatu wstrzymasz twoją nogę, nie? Na przykład Nowa Biblia Gdańska tłumaczy. Tu jest napisane, nie załatwiając swoich spraw, nie? No dobra, to czy na przykład odpoczywanie fizyczne jest załatwianie spraw, jest załatwianiem spraw bożych czy moich? No wiesz, ja to rozumiem tak. Tak jak tutaj podpowiada Biblia Tysiąclecia, załatwiania swoich spraw i ubijania interesów, czyli bardziej związane z, nie wiem, zarabianiem. No dobra, czyli na przykład 6 dni tak harowałem, że 7 dnia po prostu, no, muszę odpoczywać fizycznie. No. To załatwiam swoje sprawy. Ja nie mówię teraz, żeby nie odpoczywać fizycznie, tylko że nie o to chodzi w sabacie. Nie taki jest duch sabatu, moim zdaniem. Że istotą jest właśnie to, żeby być z Bogiem. Być z Nim. Myśleć o Nim. Nie załatwiając nic, co jakby się tyczy moich spraw. A wiesz, co jeszcze mówi Biblia Warszawska? Ten sam tekst mówi, no, jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. O, tak ciekawe. Jest w Biblii Warszawskiej powiedziane. No. Jeszcze ciekawsze, że... Nie prowadząc pustej rozmowy, a ciekawe, czy Gdańska też tak mówi. Takiej, która, powiedzmy, nie wiem, jak to rozumiesz, która niewiele wnosi, czy powiedzmy jakichś durnych dowcipów nie opowiadać, no... No w ogóle powinniśmy się z durnych dowcipów wstrzymywać. No to swoją nogą. No to wiadomo. Ale to materiał pewnie na inny odcinek. Tak. Jak mówi właśnie Biblia Gdańska? Ciekawe. Jeżeli odwrócisz od sabatu nogę swoją, abyś nie przewodził woli swojej w dzień mój święty, jeżeli nazwiesz sabat rozkoszą dniem świętym, a Panu sławnym i będziesz go miał w uczciwości, tak, abyś weń nie czynił dróg swoich i nie przewodził woli swej i nie mówił słowa próżnego. O, jest. Nie jest. Mówił słowa próżnego. No to trochę może być trochę inne znaczenie. Nie? Wtedy będziesz rozkoszował w Panu i tak dalej. Końcówka jest podobnie. Wiesz, przykazania przykazaniami, ale mamy w paru innych jeszcze miejscach, głównie w Starym Testamencie, wspomniane właśnie o święceniu sabatu. Ciekawy jest fragment, powiem ci, z Księgi Wyjścia z 35 rozdziału, 2 i 3 wiersz. Jest bardzo ciekawy. Tu też jest jedna wskazówka. Księga Wyjścia, mówisz? Druga Mojżesza. Jedna wskazówka. Mianowicie tak. Przez 6 dni wykonywać się będzie pracę, a w dniu 7 będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana. Każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć. Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu. O, tak. Ciekawe. No. W zimnie siedzieć? Tylko, że wiesz, no tam na pustyni to chyba nie było jakoś zimno, co? No, nakaz jest nakazem. No tak, ale widzisz, no... Jeżeli byśmy tak według zakonu chcieli być sprawiedliwi, no to i tak nam nie wyjdzie. Poza tym ja sobie myślę tak, że jeżeli na przykład... Znaczy, po pierwsze, to powinienem rozpalić go przed sabatem.
bo powinien to zrobić, pomyśleć, bo przykazanie jest pamiętaj, abyś dzień święty, ten sobotni święcił, nie? I powinno się to zrobić w dzień przygotowania, czyli w piątek, w szósty dzień tygodnia. Przygotować się na saba, przygotować sobie wszystko, powiedzmy, upichcić, ogień rozpalić, jeżeli tak trzeba. No dobra. Drzewa nanosić. Drzewa nanosić. Pamiętasz, tak? Kojarzysz historię, jak jeden gość sobie na pustyni nosił drzewo w dzień sabatu i został ukamionowany. No. Bo pracował. Tak. No dobra, ale czy ja mam to w piątek sobie nanosić, co, żeby być zbawionym? No bo to zaraz, wiesz, w legalizm schodzimy, nie? Nie no. Odpowiedź jest prosta, wiesz przecież, że ja mam sobie to nanosić, ponieważ jestem zbawiony. O. Ponieważ chcę nie pracować ten sabat. O. Ponieważ chcę mieć wolne. Chcę nie myśleć o tych wszystkich sprawach, które na co dzień mi zaprzątają głowę. Tylko chcę naprawdę sobie, nie wiem, dowiedzieć się coś więcej o Bogu, poświęcić Mu czas, porozmawiać z Nim naprawdę, tak sobie na przykład pójść na spacer i całą drogę po prostu o Nim pomyśleć, porozmawiać. Powiedzieć Mu coś, wysłuchać odpowiedzi. Mhm. I przemyśleć to, co powiedzmy On chce ode mnie, dowiedzieć się o Nim więcej. Nie? Tak. Ja bym tu chciał, żebyśmy, bo wiesz, bo ludzie, którzy nas słuchają, może sobie wiesz, no zatrzymują i spisują teksty, powiedzmy i tak dalej, żebyśmy chociaż wymienili parę tych tekstów. Wymienimy spokojnie. O których jest mowa. Spokojnie. Na temat sabatu. Dobrze. To gdzie jeszcze mamy? No, z tej samej drugiej Mojżeszowej. A tam trochę było. Tam było trochę, tak. Ale w 23 rozdziale i 12 wierszu. I też jest znowu te same słowa. 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia 7 będziesz świętował. To jest ciekawe, świętował. O, tak. Bo przedtem mamy mowę, że będziesz odpoczywał, nie będziesz wykonywał pracy i tak dalej. Tu mamy, że będziesz świętował, prawda? I to mi się podoba. Aby wypoczął twój wół i twój osioł i aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przychodzeń. Wół, osioł, koń, prawda, koń mechaniczny i tak dalej. A to co mamy, nie wiem, nie włączać komputera? Wchodzimy w legalizm, tak? No właśnie, właśnie o to chodzi, że w sumie nie powinniśmy myśleć na ten temat, mi się wydaje. Już za bardzo w szczegóły wchodzić. Jeżeli ja włączam komputer, żeby, nie wiem, sprawdzić pocztę i zobaczyć, czy jakiś klient coś ode mnie chce, no to jest to nie w porządku, mi się wydaje, bo osoba nawrócona, która naprawdę lgnie do Boga, która chce być z Nim, no to nie będzie tego robić zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie. Nie? Co znaczy znieważyć sabat? No. To znaczy znieważyć Boga, znieważyć Jego prawo. To jest tak jakby, jak to w Hebrajczykach w 6 rozdziale jest napisane, że ci, którzy raz poznali, dostali tak, poznania i odwrócili się od prawa, to tak jakby wystawiają Chrystusa na urągowisko. Nie? Bo w tym momencie szatan przychodzi i mówi do Chrystusa wprost, no słuchaj, no on jest za mną, nie? Patrz. Poznał ciebie i też od ciebie odszedł. Tak mówi, nie? Śmieje się prosto w twarz. I jeżeli my znieważamy sabat, w sumie jesteśmy argumentem po stronie szatana. To jest Hebrajczyków 6:4-6, jakby co. O, ale kolejny, następny tekst, znowu z Mojżeszowej, drugiej. Mhm. Tym razem 31 rozdział i 14-16 wiersza. Dlatego właśnie pytałem o to znieważanie sabatu, bo to jest napisane tak. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytacony spośród swego ludu. 6 dni będzie się pracować, ale w dniu 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. I 17. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w 6 dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia 7 odpoczął i wytchnął. Tak. Wiemy, że konsekwencją odłączenia się od Boga jest śmierć. I wiemy też, że Bóg nie może tolerować grzechu jakiegokolwiek łamania przykazań, no bo inaczej, no cóż, no wszechświat by się rozleciał, nie? No. Tu przechodzimy do ciekawego problemu, który mówi o tym, że sabat jest znakiem.
Ja tam trochę wspomniałem na ten temat w komentarzu pod ostatnim odcinkiem. Znakiem czego? Przymierza. Znakiem tego, że jestem posłuszny Bogu, że chcę z Nim spędzać, chcę Mu poświęcić jeden dzień z siedmiu. Więc to mi się wydaje... Wiesz, bo można, będąc nienawróconym, przestrzegać sabatu, ale jest ono wielkim, ciężkim brzemieniem. No bo to jest jeden dzień, który ci wypada z siedmiu dni, w których mógłbyś zarabiać. Zarobić, no, dokładnie. Zarabiać, czy robić coś, co lubisz. Tak. No właśnie, a istota nawrócenia polega na tym, że ty lubisz świętować Dzień Pana. Oto dobrze, że to dodałeś, bo żebyśmy nie pomyśleli sobie teraz, że a sabat to nie można robić tego, co się lubi. Tylko właśnie nawrócenie nasze pociąga za sobą to, że my od tej pory lubimy robić to, co Chrystus. Tak. To, co On podpowiada, nie? To, co oczywiście mamy. Nasza stara natura ciągle walczy z nami, ale my wiemy, że nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Jak siódmy rozdział listu do Rzymian, nie? Tak jest. Także ja, nawet jeżeli jakieś stare nawyki mi ten sabat przeszkadzają, to ja lgnę do tego, żeby poprawiać. Poprawiać, naprawiać, żeby następny sabat był lepiej spędzony razem z Bogiem, bo wiem, że tak będzie lepiej, bo mu ufam, że tak będzie lepiej, nie? Tak. Jeżeli spodziewaliście się, że odpowiem wam na pytanie, jak święcić sabat tutaj zamieszając na stronie, nie wiem, PDF-a z wytycznymi, no, to niestety... Wytyczne, nie? Ile kroków, tak. Nie wiem, czy ile razy światło można zapalić. Z kim można pogadać i tak dalej. Tak. Jakich słów można używać, tak. Trzeba by... To niestety tego nie, bo nawet w piśmie nie jest o tym nic powiedziane. Nie, jest nie. Powiedziane o czym? Dobrze czynić tak, jak Jezus, prawda? Tak. Nie pracować. Nie prowadzić pustej rozmowy, nie załatwiać swoich spraw. Tak. No i nic. No być z Bogiem, być z Bogiem. Tak jak Chrystus spędzał cały dzień. Zresztą on całe dnie spędzał z Bogiem, taka była jego praca tu na ziemi przez te 3,5 roku, nie? Dokładnie. Ale... Zresztą... Tak. Najważniejsze, może nie najważniejsze, ale jedna z najważniejszych kwestii to jest ta, jak to powiedział sam Chrystus będąc na ziemi, to jest zapisane w Marku, nie? Sabat jest stanowiony. Tak. Tak, to przeczytajmy. To jest bardzo ważne. Ewangelia Marka, 2:27. Mówił im też. Może całą historię przeczytam od 23. Zdarzyło się, że Jezus w szabat przechodził wśród zbóż, a jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze mówili do niego, zobacz, robią w szabat to, czego nie wolno. On im odpowiedział, czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy znaleźli się w potrzebie i byli głodni? Jak za najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno spożywać tylko kapłanom. Dał je również tym, co z nim byli. Mówił im też, szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również szabatu. Ostatnio żeśmy tym 28 wierszem się posiłkowali, teraz wcześniejszym 27. Szabat jest ustanowiony dla człowieka, nie człowiek dla szabatu. Nie człowiek jest stworzony po to, żeby teraz się męczyć w tym dniu i go jakoś czcić wedle określonych reguł, ale właśnie ten dzień jest stworzony dla człowieka, żeby pierwszy mógł odpocząć i drugi cieszyć się nim. To jest właśnie ciekawe, bo ludzie, którzy są za tym, które mają takie podejście, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie musimy przestrzegać prawa, tłumaczą to tym, że sabat jest ciężarem i że w sumie przez to, jeżeli ja chcę przestrzegać sabatu, to jestem niewolnikiem zakonu. No ale no nie wiem, czy ja jestem niewolnikiem zakonu. Ja mogę nie przestrzegać sabatu. To w każdej chwili. To nie jest dla mnie jakiś problem. Znaczy problem, no jest, no bo bym znieważył Boga tym, nie? Ale po prostu nie chciałbym, ale to nie na tym to polega, no nie? Tak, po drugie w zeszłym odcinku mówiliśmy o tej kwestii dokładnie, nie? Jak można mówić, że sabat jest ciężarem? W ogóle ja nie rozumiem samego pojęcia. Jak sabat, czyli dzień odpocznienia, kiedy człowiek spędza dzień z Bogiem, jak coś takiego może być dla chrześcijanina ciężarem? Ja rozumiem dla kogoś nienawróconego. No właśnie, a jeżeli jest ciężarem, to znaczy, że z tym chrześcijaństwem może coś nie tak. No, jeżeli spędzanie czasu z Bogiem jest ciężarem takim, którym nie możesz unieść, coś tu jest nie tak. Nie? Dokładnie. A tak na marginesie, szukając sobie różnych, prawda,
tekstów, przygotowując się, znalazłem taki mały, to jest tak w sumie nie do końca związane z tematem, ale taki mały, mały dowód. 28 rozdział Mateusza i pierwszy wiersz. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. Niedziela jako pierwszy dzień tygodnia. Po sabacie. W sumie do poprzedniego odcinka pasuje, ale do tego też. Zgadza się. Mamy jeszcze jakieś wytyczne w piśmie? Nie. Jakieś może koniec? No, koniec. 10 tekstów. I koniec już. Podanych. Znaczy może nie wszystkie żeśmy podali, ale w tym tonie wypowiadają się. Wszystkie najważniejsze kwestie poruszyliśmy. To, co mówiłem o pracy, o tym, że sala dla człowieka, o tym, żeby interesów... A to jeszcze mam takie pytanie, jeśli wolno mi spytać. Kogo? Ciebie. Jak spędzasz sabat? Jak ja spędzam sabat? No, powiedzmy, od kiedy, jak to wygląda? Od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Czyli o której to na przykład było teraz? Teraz na przykład, tak mniej więcej. Teraz, w ostatni piątek, to była mniej więcej godzina w 3:30. Wcześniej. Coś w tym stylu. No zauważmy, że o tej porze mniej więcej... zachodzi słońce. Zachodzi słońce, no w tym regionie. Gdzie zaczyna zachodzić słońce. Gdzie nagrywamy, tak. Nie? No i w piątek o tej samej porze mniej więcej koniec. Latem to jest na przykład, nie wiem, 20-21 czasem w piątek, nie? No i tak powiedzmy, wieczór przychodzi i co tu można robić? Co można robić? Ostatni piątek, ostatni sabat w ogóle spędziłem, zresztą często się zdarza, ale z rodziną, prawda, w miłym towarzystwie. Taka uroczysta, powiedzmy, wieczerza, prawda, sobotnia, wieczorem. Czyli świętowaliście. No tak, dokładnie. Świętowaliście, fajnie. A sobota rano, wiadomo, spotkanie z rodziną swoją, tą duchową, prawda. No i niestety z tej racji, że słońce wcześniej zachodzi, to dość szybko ten sabat się kończy w sobotę. No właśnie tak szkoda teraz, nie? Że w sumie idzie się tam gdzieś do jakiegoś zboru, spotkać znajomych, wróci się, coś się zje i w zasadzie koniec. I, szkoda. I zaczyna się niedziela. Tak, i do roboty. Niedziela, czyli do roboty. Tak. No. Coś jeszcze dodamy? Czyli w sumie aktywnie spędzane. Nie? No aktywnie. Ale nie na pracy. Nie na pracy, dokładnie. Czasem zdarza się też leżeć plackiem, prawda? No ale jeżeli to jest potrzebne. No jeżeli, tak. Jeżeli człowiek czuje, że no potrzebuje. No, oczywiście. No. Ja powiem ci, że właśnie tak. Przed piątek wieczór, no to poszedłem też rodzinę odwiedzić, tu babcię. No. Niech się ucieszy, porozmawiać sobie. Potem na spacer wziąłem psy. Można było pójść sobie, zawsze biorę MP3, żeby trochę pisma posłuchać, bo jak słucham, zauważyłem, że wtedy przypominają się wersety. Nie? Tak. Nie wiadomo skąd. Tak. To jest dobry sposób, nie? Żeby zapamiętać. No i następnego dnia właśnie do kościoła. No i bardzo fajnie wypocząłem. Trzeba się na początku pilnować, bo te myśli, co jeszcze, co zostawiłem, że powiedzmy zawsze są jakieś rzeczy, które trzeba zrobić, bo się pali, nie? Bo już trzeba, bo terminy nas gonią i trzeba się pilnować w tym, żeby zaufać Bogu, że mimo, że ja wyrwę ten jeden dzień, to świat się nie zawali. To On o to wszystko zadba, nie? No bo powiedział, że mam poświęcić ten dzień, więc On o to wszystko zadba. Jakoś to ułoży, że nic się kompletnie nie stanie, a wręcz tam czytamy, że wyjdzie nam to na lepiej. Nie? To jest taka inna sprawa. No dobra, zapytałeś mnie. A w sumie byśmy chcieli też zapytać was. O, ale nie tak nawet za darmo. Nie za darmo. Mamy takie dwie pozycje. Dokładnie. Gdy życie nabiera sensu. Autor Alejandro Bullion. Tak. I taki film krótki, półgodzinny, Droga do Emaus. Film czy audiobook? To jest film. To jest film, w którym taki dokumentalny, który mówi właśnie o tym, jak Chrystus spotkał tych dwóch uczniów idących do Emaus i wytłumaczył wszystko, co było o nim napisane w Starym Testamencie. Nie? Dlatego nasze pytanie konkursowe brzmi, jak wy spędzacie sabat? Jakie są wasze pomysły na spędzanie sabatu? No i tutaj nie można powiedzieć, że kto wygra, po prostu tak, żeśmy się dogadali. Co nam się najbardziej spodoba, to nagrodzimy. W myśl tego, co mówi słowo.
Aczkolwiek mamy trochę więcej też tych kopii, więc fajnie, ktoś będzie chciał się podzielić, żeby zbudować innych, no to oczywiście może liczyć na nagrodę. Dokładnie. Tak, to były Cienie Przyszłości. Ja nazywam się Szymon Wygnański. Michał Pilch. Cześć. Cześć.